Witam Państwa serdecznie z Pałacu Tłokinia, miejsca zupełnie niezwykłego, gdzie odbywa się właśnie pierwsza konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego, w skrócie LUL. Naszym gościem jest jeden z wykładowców, dr Marek Budzisz, który wygłosił dzisiaj wykład zatytułowany Awans Rimlandu, a dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o Rimlandzie, a trochę o Rosji. Powiedział Pan rzecz absolutnie straszną z punktu widzenia wielu ludzi. Mianowicie pokazał Pan zdjęcia rosyjskich polityków i tych tak zwanych jastrzębi i gołębi. Wśród gołębi znalazł się Władimir Putin, który przez media, może ja mam takie tylko wrażenie, jest postrzegany nie jako gołąb, nawet nie jako jastrząb, tylko jako smok trójgłowy, który za chwilę wszystkich pozjada. A pan uważa, że jego postawa jest zachowawcza? Jak pan uzasadni tą swoją tezę o zachowawczości Putina? No w końcu on jest od wielu lat prezydentem Rosji z przekładnią na premiera. Była wojna w Gruzji, jest wojna na Ukrainie. To są oczywiście pewne skróty myślowe. No tak. W związku z tym ja bym nie mówił o jastrzębiach i gołębiach. Ponieważ w istocie trudno Putina uznać za gołębia. No tak. Raczej bym mówił o zwolennikach ostrożnej polityki i zwolennikach nieco bardziej aktywnej polityki. I w takim planie Putin, nie będąc żadnym gołębiem, czyli nie dążąc do odprężenia, nie dążąc do zbudowania jakiegoś modus vivendi z kolektywnym Zachodem, jest zwolennikiem dosyć ostrożnej polityki. Natomiast ta grupa, którą umownie możemy określać mianem jastrzębi, to są ludzie, którzy są zwolennikami aktywniejszej polityki. Różnica być może nie jest zbyt duża, ale w planie najbliższych lat sprowadza się to do kwestii, czy Rosja będzie otwierała nowe fronty starcia z Zachodem i rywalizacji z Zachodem, czy nie będzie. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym Rosja co jakiś czas sprawdza, na ile Zachód jest spoisty, na ile ma wolę oporu i na ile polityka amerykańska, no bo to jest dominujący czynnik, jest w stanie dyscyplinować różnych, no takich bym powiedział, opozycyjnie nastawionych w ramach obozu Zachodu polityków, jak na przykład no, Macron. I wtedy, kiedy z tego sprawdzania wychodzi im, że jest jakiś element kryzysu, to oni mogą chcieć się posunąć trochę, no tak, trochę do przodu. Wśród tych, w cudzysłowie, jastrzębi, wśród tych zwolenników aktywniejszej i bardziej dynamicznej polityki rosyjskiej, no są ludzie, jak zobaczyłem to zestawienie, to pomyślałem sobie, że oni jednak, ich koncepcja przeważy, dlatego że jest tam po pierwsze Sergiej Szojgu, po drugie ta pani z banku, nie pamiętam, tak, jak ona się nazywa. Julina. Tak, no więc jak mamy armię i bank, to dla mnie przynajmniej jest to jasny sygnał, że tam są główne akcenty. Czy to tak to należy interpretować? Kto ma przewagę? Wydaje mi się, że dzisiaj przewagę ma ten obóz opowiadający się za aktywniejszą polityką. No właśnie. Wydaje mi się, że ja bym tu zwracał uwagę na trzy podstawowe obszary rywalizacji. Prócz Syrii, która jest dosyć oczywista, no to jednak Szojgu przeforsował wbrew oporowi i opozycji Izraela wysłanie tam systemów rakietowych S-300, które są rozmieszczane i teraz jest kończy się instalacja ostatniego systemu najprawdopodobniej w okolicach Eufratu, co oznaczać może, bo jeden jest w Palmirze, jeden jest tam w okolicach Lataki, czyli tego lotniska rosyjskiego, co może oznaczać, że cała przestrzeń powietrzna nad Syrią będzie jakby kontrolowana przez Rosjan, co jednak oznacza wzmocnienie obecności wojskowej. No tak. To jest pierwszy element. No, drugi element jest związany z taką próbą rozpoczęcia budowy, myślenia w zakresie budowy baz w Libii, ale nie tylko w Libii, bo tam jeszcze jest Sudan Południowy. Też tam dostali taką ofertę od lokalnych władz, na razie nie odpowiadają. No i trzeci element, który się właściwie dzieje teraz, to jest sytuacja na Bałkanach.
To To jest znaczy? kwestia położenia rurociągów. A właściwie tej drugiej nitki rurociągu Turecki Potok, bo pierwsza nitka już jest zbudowana i ona w 100% zasila turecki system energetyczny i dlatego Turcy się na to zgodzili. Teraz Rosjanie chcą położyć drugą nitkę, która ma dostarczać gaz do Europy. I teraz pytanie, którą drogą? Jedna droga to jest przez Grecję, Adriatyk i kran, czy tam końcówka jest w okolicach Brindisi na południu Włoch. A druga droga to jest przez Bułgarię, Serbię, Węgry, Słowację do Austrii, czyli do tego hubu gazowego. Za tą drugą drogą opowiadają się ludzie pokroju Szojgu i te kręgi, no bo w gruncie rzeczy oznacza to, że te kraje, które wymieniłem, to się nie stanie natychmiast, to nie jest wydarzenie jednego dnia. Pomału wpływy zachodnie będą tam malały albo będą w jakiejś mierze neutralizowane. Rosjanie tam się umocnią. Bo to są transfery olbrzymich pieniędzy również na rzecz lokalnych elit. I generalnie rzecz biorąc, te dwa kierunki są konkurencyjne. Albo przez Grecję i do Włoch. Umownie rzecz biorąc, tak jak pan powiedział, gołębie w rosyjskich elitach się opowiadają za tym kierunkiem, jastrzębie opowiadają się za kierunkiem do Serbii, Węgier, no bo to jest obecność w Europie Środkowej. Środkowej, no właśnie. To jest kontrola nad tym, co kiedyś było monarchią austro-węgierską, a dzisiaj nazywa się ideą Międzymorza, bo to w gruncie rzeczy sprowadza się do kontroli tego obszaru. Tak. To jest zdumiewające, w jaki sposób, jak celowo i długofalowo Rosjanie prowadzą swoją politykę. Mówił pan o tym dzisiaj, że studiują traktaty pokojowe, czego się w Polsce nie robi. Myślę, że gdyby ktoś coś takiego zaproponował w Polsce, zostałby wyszydzony, bo polska polityka ma krótkie nogi i no, jest w sposób może wymuszony, może z jakiegoś innego powodu, polityką lokalną. Czy to można zmienić, wzorując się na Rosjanach? Ja myślę, że zawsze można zacząć się uczyć i studiować. Od kogo zacząć tą naukę? Bo to chodzi o to, że my dwaj nie jesteśmy politykami, ale... No powinniśmy zacząć od siebie samych. No, Polacy powinni zacząć lepiej się kształcić. No, to nie jest kwestia przypadku, że jeśli weźmiemy rankingi, no to najlepsze polskie uniwersytety są tam gdzieś 500 i 480. A rosyjskie są znacznie wyżej. Mimo, że my uważamy się za znacznie bardziej europejskich i lepiej wykształconych. To pan wie lepiej ode mnie, jakie są nakłady poważnych książek w Polsce. No, pod tym względem Rosjanie biją nas na głowę i to nie tylko dlatego, że tam mieszka więcej ludzi, no ale... Nie no, my jesteśmy, jeżeli idzie o naukę, a już naukę polityki, w jakiejś koszmarnej pułapce, dlatego że ludzie z akademii, ludzie z uniwersytetu chcą zmniejszać nakłady, wręcz drukować w cyfrze albo publikować tylko w internecie, nic więcej ich nie interesuje, prawda? Więc to o tym, żeby popularyzować wiedzę akademicką, to już nawet nie ma mowy, dlatego, ale to już na osobną rozmowę. Ale Rosjanie, wie pan, to jeszcze z czasów carskich. To był normalny przejaw działalności państwa. Znaczy, oni regularnie organizowali wyjazdy studialne. Nie tylko polegające na tym, że opisali wszystkie gubernie rosyjskie i to dwukrotnie. I to jest tam 58 publikacji bardzo szczegółowych opisu guberni. Dwukrotnie organizowali takie wyprawy. I przecież na przykład Danilewski, który jest takim jednym z twórców rosyjskiej geopolityki, no... był kierownikiem takich wypraw, ale oni organizowali też wyprawy na zachód, do Stanów Zjednoczonych, studyjne, my dzisiaj byśmy to nazwali. Jak jechał przedstawiciel Rosji do Paryża czy do Stanów, to on nie jechał sobie na wycieczkę, żeby się osobiście wzbogacić, tylko on miał obowiązek sporządzenia bardzo szczegółowego i obszernego raportu. Zbierał informacje. Oni studiowali rozwiązania, zastanawiali się, które są najlepsze. Potem to
implementowali, budowali jakiś zasób wiedzy. Zachowywali się tak, jak Brytyjczycy zachowywali się od początku imperium i jak Amerykanie zachowują się do dzisiaj, też od początku istnienia swojego państwa. No to duża dojrzałość polityczna, bym powiedział. I robią tak nadal. Robią tak nadal. To się nie zmieniło. Rzecz szalenie istotna i mnie tak osobiście interesująca. Kontakty Rosjan z krajami położonymi nad Morzem Śródziemnym, z krajami południa, czyli z Włochami i z Hiszpanią. Już żeśmy kiedyś o tym rozmawiali w aspektach XIX-wiecznej polityki, ale teraz mamy tą wizytę eskadry rosyjskiej w Hiszpanii. Pan powiedział o Włochach, że niepotrzebnie się cieszymy z tego powodu, że tam rząd się zmienił, bo ten rząd jest bardzo optymistycznie nastawiony do relacji z Rosjanami, prawda? Znaczy, to nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. To jest rząd prorosyjski. No tak, rząd prorosyjski. To jest rząd prorosyjski. Mało tego, wydaje mi się, że elity włoskie w największym skrócie rzecz biorąc myślą w sposób następujący. Mianowicie gospodarka kraju jest w stagnacji od dobrych 10 lat. Poziom życia nie wzrasta, ale maleje. Kraj boryka się z dwoma zasadniczymi problemami. Pierwszy to jest problem niekontrolowanego napływu emigrantów przez morze. A to oznacza odpowiedź na pytanie, kto kontroluje Libię, ten kontroluje napływ emigrantów. Emigranci jako broń. Tak na to trzeba patrzeć. I drugi element dotyczy przewagi konkurencyjnej. No właśnie nie są w stanie mieć przewagi konkurencyjnej w starciu z niemieckim organizmem gospodarczym. Natomiast uważają, podobnie trochę jak Francuzi, gdzie elity też są bardzo prorosyjskie, żebyśmy nie mieli wątpliwości. No Macron chyba jest w najmniejszym stopniu prorosyjski, ale na przykład już goliści to ten Fillon. Rosja stawiała bardziej na Fillon niż na panią Le Pen. No to oni uważają, że w gruncie rzeczy duże przedsiębiorstwa włoskie, takie jak IRI, takie jak ENI, takie jak energetyka, to oni mogą zrobić interesy razem z Rosjanami i w Rosji. I tam mogą swoje przewagi konkurencyjne, tam ten organizm można pobudzić, bo w Europie nie dają sobie rady. Na Bliskim Wschodzie się nie będą mogli pojawić, bo Rosja na to nie da przyzwolenia. Więc szukają jakiegoś wyjścia, ale czy to nie są mrzonki? Bo mam wrażenie, że ta wiara w to, że dzięki Rosji rozkręci się jakąś jedną, drugą, trzecią lokalną gospodarkę, jest wiarą naiwną. Zważywszy na mechanizmy globalne, które działają i na kłopoty samych Rosjan, którzy mają jakieś obawy przed Chińczykami, no i na dominację Ameryki. Tak już. Zgoda, no ale to nadal jest rynek 147 milionów konsumentów, a jeżeli weźmiemy pod uwagę tą Unię Celną, którą Rosjanie zbudowali, to mamy tam jeszcze Białoruś, mamy jeszcze Kazachstan i mniejsze kraje jakoś orbitujące wokół tego. Nadal są to olbrzymie firmy państwowe, to są też pewne grupy interesów. Proszę zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie na przykład do niemieckich firm energetycznych, firmy włoskie i firmy francuskie to są firmy państwowe. I Total, jak się angażuje w Rosji, no to on się angażuje, bo też jest popierany przez władze francuskie. Podobna sytuacja z firmami włoskimi. Tu zresztą nie chodzi tylko o Rosję. Tu chodzi też o szelf Morza Czarnego. Eni i Rosneft mieli tam takie joint ventures, żeby robić poszukiwania. Tu chodzi też o wschodnią część Morza Śródziemnego, czyli tam szelf Izraela, Cypru, Libii i Syrii. No i chodzi też o Syrię, bo tam też trzeba będzie mieć koncesję i Syria ma duże pokłady ropy i gazu. W związku z tym potencjalne profity są istotne. No dobrze, ale to jest potencjalne profity, dużo pieniędzy, inwestycje państwowe, przedsiębiorstwa, ale to wszystko biorąc pod uwagę jakby zmagania gigantów, czyli Chin, Rosji, Indii, wspomniał pan dzisiaj Indie, a Stanów Zjednoczonych, to jest
to jest polityka na przeżycie, więc to chyba z tego się też bierze lekceważenie Rosji wobec kolektywnego Zachodu, który musi po prostu przyjść w łaskę, tak? Do Rosji, nie ma wyjścia. Znaczy, ja bym powiedział, że Rosjanie nie lekceważą kolektywnego Zachodu, ponieważ po pierwsze Rosjanie uważają, że tak naprawdę liczy się goła siła. W ostatecznym rachunku nie kultura, nie ekonomia, goła siła, czyli demografia i wojsko. I kiedy oni mówią o kolektywnym Zachodzie, no to myślą Stany Zjednoczone. Bo Stany Zjednoczone demograficznie są na tle Europy starzejącej się i zaludnianej coraz to przez nowe fale emigracyjne, krajem z tego punktu widzenia kwitnącym. No już, bo ludność Stanów Zjednoczonych się zwiększa, a nie maleje. Perspektywy demograficzne są też tego rodzaju. No i wielokrotnie od Rosji silniejsze. Problem oczywiście, znaczy zadanie, które sobie elity rosyjskie stawiają, to nie jest zadaniem, żeby pokonać Stany Zjednoczone, bo oni wiedzą, że to jest nierealne. Oni dobrze oceniają swoje siły. Zadanie, które oni sobie stawiają, to jest skłonić Stany Zjednoczone, żeby przyjęły politykę izolacjonizmu na kontynencie amerykańskim. I w związku z tym osłabić więź atlantycką. W tym sensie Brexit jest im na rękę, dlatego że Wielka Brytania jakby będzie zawsze blisko z Ameryką i nie do końca się uważa za Europę. Osłabić więź atlantycką i wytworzyć pewną próżnię geostrategiczną w Europie, która nie będzie już w takim stopniu korzystała z parasola amerykańskiego, bo po pierwsze Amerykanie sami uznają, że no nie ma co się z tą wiecznie niezadowoloną Europą męczyć. Europejczycy nie chcą tegoż patronatu amerykańskiego. Niemcy uważają, że mam na myśli naród niemiecki, że znacznie większe zagrożenie jest ze strony Ameryki niż ze strony Rosji. Nie chcą dawać pieniędzy, jakieś marne grosze w skali swoich możliwości łożą na wspólną obronę, natomiast korzystają, budując swoją nadwyżkę handlową, głównie Niemcy. W związku z tym Rosjanie uważają, że prędzej czy później Ameryka powie, to jest kierunek marginalny, sojusznicy są bardzo wątpliwi, koszty są duże, w związku z tym, jeżeli oni chcą, no to już niech sobie sami się we własnym sosie gotują. Powstanie próżnia geostrategiczna, taka w gruncie rzeczy jak powstała w Azji Środkowej. I Rosja to zajmie. Znaczy, Rosja zbudowała po rozpadzie Związku Sowieckiego swoje wpływy w Azji Środkowej nie tylko na tradycji Związku i nie tylko na tym, że tam była, ale również na tym, że Ameryka nie chciała tam być. I oni mogli tam wejść. I oni uważają, że to się może powtórzyć w Europie. A może? No oczywiście, że może. To jest realne zagrożenie. Naprawdę? No tak. Ja cały czas wierzę, że... To się działo. Proszę zwrócić uwagę, że za administracji Obamy, jeżeli porównamy obecność wojskową Stanów Zjednoczonych w latach 90. z obecnością wojskową obecnie, to ona jest kilkakrotnie mniejsza. I nadal Amerykanie, mimo że dyskutują już od dłuższego czasu, nie zrezygnowali z tej rotacyjnej obecności. Co to oznacza? To oznacza, że dywizja, która tam stacjonuje na przykład w Teksasie, raz na pół roku demontuje cały swój sprzęt, pakuje się na statek i przyjeżdża na pół roku do Europy. A potem znowu to samo, tylko się z powrotem wraca do Stanów i na to miejsce przyjeżdża inna dywizja. Czyli jeżeli weźmie pan pod uwagę koszty tego procesu, montażu, demontażu, załadunku, transportu, no to te koszty wydatkowane na związki sojusznicze efektywnie są w znacznym stopniu zmarnowane na to pakowanie, rozpakowywanie i transport. No tak, ale zgoda na ten porządek, który proponują Rosjanie, czyli żeby nie było jednego czy tam dwóch ośrodków władzy, tylko żeby to się troszkę rozproszyło, to jest początek końca Stanów Zjednoczonych i ja myślę, że ktoś w Stanach Zjednoczonych to rozumie, bo
No, izolacjonizm też już był i oni by z tego izolacjonizmu wyszli, ale ja nie umiem policzyć kosztów wychodzenia izolacjonizmu i obawiam się, że jeżeli teraz zatrzymają się na kontynencie amerykańskim, no to no, krok w tył i może się okazać, że tam jest przepaść, której teraz nie widać. Znaczy, wie pan, to ja bym tu nie operował skrajnościami. Aha. Znaczy, to nie będzie tak, że Amerykanie się spakują i tyle nas widzieliście w Europie. To będzie w jakiejś mierze powtórzenie polityki Busha młodszego i Obamy. Czyli Europa będzie kierunkiem relatywnie marginalnym, a my się skupmy na Azji Południowo-Wschodniej. Tam będziemy kłaść nasz główny nacisk. A w związku z tym Europa stanie się takim obszarem nieciągłości. Gdzie się będą różne interesy, dość doraźne koalicje budowały, a ponieważ Rosjanie tu są gospodarczo, będą eksportować olbrzymie ilości węglowodorów, inwestują w firmy, na przykład największy holding, czy największy koncern energetyczny niemiecki, który właśnie powstaje, to jest połączenie dwóch firm. Jedna to jest firma niemiecka, a druga to jest firma kontrolowana przez rosyjskich oligarchów. To jest największy, taki powiedziałbym, flagowy holding energetyczny. Jest francuski Total, jest British Petroleum. Niemcy czegoś takiego do tej pory nie mieli, oni teraz to budują. Więc te interesy będą się krzyżowały. Skoro już są, to niech będą. Tak, no będą one w pewnych obszarach, to zresztą Niemcy mówią dość otwarcie, w pewnych obszarach będziemy współpracowali ze sobą, będziemy się spotykali, będziemy organizowali wymianę młodzieży, będą miasta partnerskie, będzie świat akademicki ze sobą współpracował, będziemy handlować, będziemy robić dobre interesy. No, a w innych obszarach, jak na przykład najedziecie na Ukrainę albo na Mołdawię, czy tam wzniecicie konflikt, nie wiem, w Estonii, albo porwiecie jakiegoś oficera z Estonii i go aresztujecie, no to tu będziemy się spierać. No wiem, to jest trochę no, taka propozycja, jak obecna już wybrana prezes CSU złożyła. Bo ona w ramach tych propozycji sankcji, to notabene jest dobry trend, że tam zaczęła się dyskusja, kto jest bardziej twardo wobec Rosji nastawiony. No ale ona zgłosiła sankcje takie, że należy zablokować rosyjskie statki wypływające z Morza Azowskiego w portach europejskich. Tylko problem polega na tym, że z Morza Azowskiego wypływa głównie zboże, które kieruje się do Egiptu, do Tunezji, na Bliski Wschód, a do krajów europejskich niewiele, jeśli cokolwiek. W związku z tym tego rodzaju sankcje tylko mogą rozbawić Putina i jego kolegów. No ale może medialnie są skuteczne. Dobrze, tytułem podsumowania. Co w tym wszystkim ma robić Polska? Polska w tym wszystkim w największym skrócie ma robić to, co robi. Znaczy ma przekonywać Amerykanów, że ta konstelacja dzisiaj dość mgławicowa, którą nazywa się Międzymorzem, w gruncie rzeczy jest ich przyczółkiem w Europie. Znaczy, jeżeli zdradzi, mówiąc w pewnym skrócie, oczywiście uproszczeniu, Francja i Niemcy, to tu będą mieli przyjaciół. Jeżeli chcą uprawiać politykę powstrzymywania Rosji, to nie w Berlinie, a na pewno nie w Paryżu, tylko tutaj. No tak. Na tym zakończymy. Bardzo dziękuję Państwu. Naszym gościem był dr Marek Budzisz. Ja nazywam się Gabriel Maciejski. Jesteśmy w Pałacu Tokinia. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. Dziękuję.